Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Dyscyplina. Każdy z nas zna to słowo, bo przecież rodzice nieustannie dyscyplinują swoje dzieci. W ten sposób uczą ich określonych zasad i posłuszeństwa. Niestety z biegiem czasu i dorastaniem ludzie zaczynają używać słowa dyscyplina w nieco innym znaczeniu. Mówią, moją dyscypliną jest modelarstwo. Czym właściwie jest ta owa dyscyplina? Tak naprawdę chcę Wam dzisiaj powiedzieć o samodyscyplinie, czyli Twoim systematycznym działaniu w określonym kierunku. Jest to coś, co pozwala nam na realizację długoterminowego celu za pomocą metod małych aktów odwagi. Samodyscyplina to głównie konsekwencja i siła woli. To coś, co każe Ci iść biegać, gdy pogoda za oknem sprzyja kubkowi gorącej herbaty. To coś, co mimo wszystko pozwala Ci przezwyciężyć niechęć wewnętrznego krytyka i zwyczajne lenistwo. Robin S. Sharma samodyscyplinę porównuje do liny. Na pewno miałeś kiedyś w ręku jakąkolwiek linę. Pamiętasz, jak ona jest zbudowana? Najczęściej cała lina spleciona jest z kilku lub kilkunastu cieniutkich nitek. Pojedyncza nitka jest mało wytrzymała i podatna na rozerwanie. Jednak połączone razem mają siłę o wiele większą niż suma ich pojedynczych możliwości. Splecione razem są bardziej wytrzymałe niż stal. W Afryce powtarzane jest stare przysłowie. Gdyby udało się spleść razem wszystkie pajęcze nici, złapałoby się lwa. W budowaniu stalowej woli najważniejszą rolę odgrywają maleńkie, na pozór nic nieznaczące akty samodyscypliny. Jeśli staniesz się mistrzem samodyscypliny, osiągniesz wszystkie zamierzone cele, osiągniesz zamierzone plany i nikt nie będzie w stanie Ci w tym przeszkodzić. Silna wola pozwala nam przetrwać, gdy wszystko się wali, a sytuacja wydaje się być beznadziejna. Samodyscyplina to cnota, którą posiadają ludzie sukcesu, którzy osiągają wszystko, co sobie obiecują. Mają silny charakter i żyją z pasją. Osobiście jestem bardzo zdyscyplinowana, ale znam też mnóstwo osób, które mają z tym problem. Niby są wolni, ale nieswobodni. A to swoboda właśnie pozwala dokonywać wyboru pomiędzy tym, co słuszne, a tym, co pilne. Jak to robić, by osiągnąć mistrzostwo w zdyscyplinowaniu? Po pierwsze, staraj się zawsze przeskoczyć tylko siebie. Nie porównuj się z kimś, kto jest dla Ciebie wzorem siły woli. Po drugie, wyswobodź się z oczekiwań innych i przestań robić to, czego oni od Ciebie oczekują. Swoboda, jak mówi Sharma, przypomina dom, który buduje się z cegieł. Pierwsza cegła to siła woli. To ona determinuje to, co słuszne, robienie tego, co słuszne w danej chwili. Daje energię do działania i życia zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Chcesz przykładu? Przyjmijmy, że chcesz zgubić kilka zbędnych kilogramów. Jest poniedziałek i wchodzisz na dietę. Ale w sobotę jesteś u cioci na imieninach i kusi cię sernik. Myślisz sobie, zjem tylko jeden kawałek i zacznę wszystko od jutra. No ale sytuacja powtarza się w następny weekend, a potem po drodze pojawiają się jakieś inne dodatkowe uroczystości, święta. Czas mija, a Ty uznajesz, że nie możesz już zmienić swoich przyzwyczajeń. A gdyby tak wtedy, tam u cioci, nie ulec tej pokusie, pomyśl, jak wpłynęłoby to na Ciebie, na Twoje ciało. Jak czułbyś się, słysząc komplementy, że schudłeś. Czy ta energia nie dodałaby Ci dodatkowego kopa do działania? Jestem przekonana, że czułbyś się mega zmotywowany i miałbyś pełny entuzjazmu i życiowej energii. Poza tym zaczynasz Ty sam czuć do siebie szacunek i jesteś z siebie dumny. Wiesz już, że możesz. Jeden maleńki krok, jedna świadoma decyzja zmiany Twojego nawyku jedzenia i stanowcze nie dla sernika zmienia całe Twoje życie i pcha Cię do realizacji zamierzonego celu, czyli utraty wagi. Pozytywne zawsze przezwycięży negatywne. Nawet jeśli na początku jest bardzo trudno i każdy ma ochotę wrzucić do starych nawyków. Każdy walczy z tym wewnętrznym głosem, który mówi weź przestań, po co ci to, daj spokój, lepiej włącz telewizor. Jeśli się nie poddasz, ten wewnętrzny głos z czasem da za wygraną i odpuści. Trwa to około miesiąca, a czasami nawet dłużej. Trzymam za ciebie kciuki. Powodzenia. Dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście i zapraszam na kolejną środę.